Witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Jest mi szalenie miło, że znów możemy się spotkać w takim gronie przy takiej okazji. Marta Gołąb, witam Państwa bardzo gorąco. To ja będę mieć tę niewymowną przyjemność być z Państwem dzisiejszego wieczora. A spotkaliśmy się rzeczywiście przy wyjątkowej okazji, bo już taką nieformalną tradycją stało się, że spotykam się z Państwem i z wybitnymi przedstawicielami naszego regionu, z różnych branż, z różnych kategorii, przy okazji wręczania nagród Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nagród, które nazwaliśmy laurem najlepszym z najlepszych. I tych najlepszych z najlepszych co roku jest coraz więcej, co roku kapituła ma problem z tym, żeby uhonorować tych najwybitniejszych, żeby wybrać tych najwybitniejszych, ale dziś mamy wyjątkową edycję, ponieważ jest to jubileuszowa 10. edycja nagród. Wręczymy dziś, tak jak co roku, nagrody w 8 kategoriach. Pozwolą Państwo, że przedstawię. To będzie sport, kultura, literatura, muzyka, ochrona zdrowia, działalność społeczna, rozwój społeczno-gospodarczy regionu, ochrona środowiska, rolnictwo, zdrowa żywność, turystyka i biznes. To jest te 8 nagród, tylko 8 kategorii, których laureatów poznają Państwo co roku, spotykając się z nami, ale do tego doszły w tym roku te 3 dodatkowe nagrody, wyjątkowe nagrody, ponieważ dziś poznamy również tych, którzy najczęściej pojawiali się na tej scenie przy okazji odbierania lauru najlepszych z najlepszych, a zatem zostaną wręczone dziś nagrody specjalne. To będzie brązowy laur dla laureatów wyróżnionych po raz 4. To będzie srebrny laur dla laureatów wyróżnionych po raz 5. Oraz złoty laur dla tych, bo są tacy, którzy 6-krotnie stawali na scenie i 6-krotnie z rąk marszałka województwa odbierali nagrody. Skoro tak, zaprosimy gospodarza dzisiejszego wieczoru, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, pan Jacek Protas. Panie marszałku, bardzo proszę. Szanowni Panowie, już po raz 10 spotykamy się w niezwykłym miejscu i z niezwykłej okazji, bowiem 10 lat już wyróżniamy osoby niezwykłe, osoby i instytucje, które w sposób niezwykły wyróżniły się w Europie, na świecie, które zdobywały tytuły mistrzów świata, mistrzów Europy, zdobywały przeróżnego rodzaju laury w kraju i za granicą. Osoby i instytucje, które są absolutnymi ambasadorami, najlepszymi ambasadorami naszego regionu. Przez te 10 lat tych wyróżnień było już ponad 300. Ponad 300 niezwykłych osób, niezwykłych instytucji przewinęło się przez tą scenę, czy wcześniej scenę teatru imienia Stefana Jaracza. Ponad 300 instytucji, osób otrzymało laur. Postanowiliśmy, Szanowni Państwo, że w tym roku z okazji jubileuszu wyróżnimy tych, którzy wielokrotnie dostąpili zaszczytu odbierania tego lauru statuetkami czy laurami wyjątkowymi, a mianowicie za zdobycie 4-krotnie tytułu najlepszym z najlepszych wręczymy laury brązowe, za 5-krotne laury srebrne i dla tych, którzy już po raz 6 odbiorą to wyróżnienie, laury złote. Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że rokrocznie ta sala jest wypełniona po brzegi, bowiem to świadczy o tym, że tych niezwykłych, tych najlepszych z najlepszych jest w naszym regionie bardzo dużo. Ilość osób wyróżnianych świadczy o tym, że nasz region zamieszkują ludzie bardzo ambitni,
bardzo pracowici i pozbawieni kompleksów. Mimo tego, że często mówi się o Warmii i Mazurach, że jesteśmy regionem peryferyjnym, geograficznie to jest prawda, że jesteśmy regionem dużo biedniejszym, mniej rozwiniętym gospodarczo od innych regionów. I to też jest prawda. Ale nie brakuje wśród nas tych, którzy nie oglądają się na te zestawienia, nie oglądają się na te rankingi, tylko robią wszystko, ażeby nasz region, żeby Warmia i Mazury mogła być konkurencyjna w stosunku do innych regionów Europy i świata. Za to w imieniu swoim i członków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Gratuluję tym wszystkim, którzy byli wyróżniani od roku 2003. Gratuluję szczególnie tym, którzy odbiorą dzisiaj te wyjątkowe brązowe, srebrne i złote statuetki. Życzę miłego wieczoru, zakończonego, jak rozumiem, przepięknym koncertem. Dziękuję Panie Marszałku. Proszę Pana Państwa o zdanie, ponieważ do wręczania nagród. Koncert rzeczywiście będzie wyjątkowy, ale pozwolę Państwu, że informacja o tym, kto dla nas wystąpi, zostawię na koniec. Panie Marszałku, proszę, żeby Pan powrócił, bo chyba już będziemy zaczynać. Oczywiście, nie ma tutaj na co czekać, ja tylko jeszcze krótko powiem o tym, gdzie Państwo będą mogli zobaczyć relacje z dzisiejszego wydarzenia. To oczywiście na łamach patronów medialnych Gazeta Olsztyńska, Polskie Radio Olsztyn oraz Telewizja Polska, oddział w Olsztynie. To są te media, które na pewno przekażą relacje z dzisiejszego wydarzenia. A zatem, proszę Państwa, nie czekając, pozwolę Państwu, że zaprezentuję laureata pierwszej kategorii. Przed nami kategoria sport i tutaj mamy kilku laureatów. Pierwszy z nich to Patryk Karol Chojnowski. Się 14 letnich igrzysk paralimpijskich zdobył złoty medal w grze indywidualnej w tenisie stołowym oraz srebrny medal w turnieju drużynowym. Polska reprezentacja wracająca z igrzysk w Londynie paralimpijskich zrobiła tak wielką sensację. Patryka dziś nie ma z nami. Sportowcy tak mają, że często treningi nie pozwalają im brać udziału w tego typu uroczystościach, ale z całą pewnością nagroda zostanie mu przekazana. Za to jest z nami kolejny laureat, a właściwie laureatka. Proszę spojrzeć, uwaga, to nie kto inny, a Joanna Jędrzejczyk. Pani Joanna, zapraszamy do nas, a Państwu powiem w dwóch słowach, że zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Muay Thai w Turcji, złoty medal Mistrzostw Świata w Rosji. W 2012 pani Joasia wybrana została najlepszą zawodniczką Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata Muay Thai. Reprezentuje klub sportowy Arachion Olsztyn i ma na swoim koncie wiele wygranych walk. Pani Joanna walczy także w innych formułach jak Kajeden, a ostatnio w mieszanych sztukach walki. Trenerem jest Paweł Dernacz. Pani Joanna, bardzo gratuluję. Proszę zostać z nami, ponieważ teraz dołączy do nas jeszcze jeden laureat w tej kategorii. Z ogromną przyjemnością informuję Państwa, że jest to Radosław Typa. Europy Centralnej, bałkan przednio-napędowych, mistrz Polski, mistrz Polski w Pucharze Gwiazd, zwycięzca klasyfikacji generalnej Lausycka, Braudek Typa. Swoją przygodę z rajdami rozpoczął w 2001 roku, startując, uwaga, Fiatem 126P w zawodach okręgowych. Ja ze swojej strony dodam, że to nie tylko znakomity kierowca, ale człowiek obdarzony ogromnym talentem medialnym, częsty gość w naszych programach, więc słowo uznania. Mogę dodać, że na Twoim koncie, jeśli chodzi o poprzedni rok, możemy przede wszystkim piękną córkę zapisać. Rzeczywiście, tak, jest z nami na tym i podziwia tatę, więc
wielkie osiągnięcie. Szanowni Państwo, to krótka chwila dla reporterów, ponieważ to są laureaci w kategorii sport. Brakuje nam tylko Patryka Chłonowskiego, ale oczywiście nagroda zostanie mu przekazana. Gorące brawa. Jeszcze będziemy laureatów prosili do wspólnego panelu do zdjęcia. A tymczasem bardzo proszę, aby Państwo zajęli miejsca na widowni, ponieważ przed nami teraz już kolejna kategoria, a zatem kolejni laureaci. Kultura, literatura, muzyka. To jest rzeczywiście fantastyczne i zawsze podkreślamy przy okazji tych spotkań, że mamy tak wiele utalentowanych osób w tak różnych dziedzinach, czego dowodem teraz ta kolejna kategoria, w której pierwszą laureatką jest, uwaga, pani Małgorzata Chomicz. Autorka wielu wystaw indywidualnych we Włoszech, grafika Santoria del Trevere w Rzymie, Marzule Wilucze w Prydencie. Wystawa została objęta patronem konsula Rzeczpospolitej w Mediolanie. Zdobyła pierwszą nagrodę podczas Biennale i grafika Contemporanea Premio Diego Donati we Włoszech. Jest inicjatorką i organizatorką projektów międzynarodowych. I tutaj gorące brawa się zabija. Jeszcze dodatkowe kwiaty, dlatego że ja jeszcze tylko Państwu dodam, że wspólnie, dziękujemy Panie Profesorze, że wspólnie z profesor Elisabetą Diamanti z Rzymu realizuje projekty wykładów i warsztatów książki artystycznej dla studentów UWM, więc na Pani Małgorzatę ogromne słowa uznania. Rzeczywiście różnorodne są dyscypliny nagrodzone w tej kategorii. Tutaj mieliśmy plastykę, a teraz proszę Państwa także wyjątkowe działanie na niwie kultury, literatury, muzyki. Kolejny laureatka to pani Barbara Grąziewicz-Ludzińska. Witam Pani Barbarę. Pani Barbara jest założycielką Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie i do dziś jest aktywna zawodowo. Założyła fundację Dziedzictwo Nasze. Współpracuje z zarządem głównym Stowarzyszenia Twórców Ludowych przy organizacji warsztatów dla ekspertów organizacji pozarządowych w sprawie konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. I będzie to reprezentant Szkółki Cymbalistów Wileńskich. Proszę Państwa, to kolejny laureat. A liderem szkółki jest pan Wacław Kłakowski. Szkółka została założona w 1989 roku przy ówcześnie działającym Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Ełckiej w 2012 roku, bazując na osiągnięciach. Przy wsparciu jej członków i wychowanków rozpoczęto realizację dwóch dużych projektów w dziedzinie zachowania tradycji i dziedzictwa narodowego. Norweskiego mechanizmu finansowego, a drugi projekt to grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod hasłem Cymbały łącznikiem pokoleń. Serdecznie gratuluję Panią Wacławowi, gratuluję. Laureatem tej kategorii to laureaci kategorii kultura, literatura, muzyka. Zapraszam Państwa na widownię i będę jeszcze Państwa prosić o pojawienie się przy wspólnym pamiątkowym zdjęciu. Zapraszam w takim razie na widownię. Jeszcze będzie okazja, żeby zrobić wspólne zdjęcie wszystkim laureatom. I laureatów będziemy prosili, tutaj słuszna uwaga, żeby stanęli bardziej w świetle sceny, aby byli widoczni dla obiektywów aparatów. Dziękuję za tę sugestię. Trzeba było odważniej, naprawdę. Panie Marszałku, chodźmy bliżej światło sceny, żeby nas było jeszcze lepiej widać. Skoro taka okazja wyjątkowa, to pokażmy się. Ochrona zdrowia to kolejna kategoria.
Najpierw nagroda grupowa. Drużyna Wobry Szczyt. Drużyna w składzie: Michał Kosiński, Wojciech Kosiński, Jarosław Cienkiński, Maciej Krajszewski oraz Jakub Gadysiak. Nagrodę odbierze kapitan drużyny. Michał Kosiński i Maciej Kaliszewski oraz Jakub Badysiak, a ta drużyna w 2012 roku zdobyła pierwsze miejsce na 6. międzynarodowych zawodach ratowniczych Grand Prix Mora w czeskim Brnie w konkurencji Symulowana Akcja Ratownicza. Zdobyła także Mistrzostwo Polski w tej samej konkurencji w Drzonkowie. Przypominam, w składzie Michał Kosiński, Wojciech Kosiński, Jarosław Cienkiński, Maciej Kaliszewski oraz Jakub Badysiak. Dziś niepełna reprezentacja, ale z całą pewnością gratulacje zostaną pozostałym członkom ekipy przekazane. W tej kategorii ochrona zdrowia rzeczywiście mamy się czym pochwalić, dlatego że nasze szpitale od lat zyskują uznanie w ogóle na polskich rankingach. Tutaj ranking Rzeczpospolitej jest chyba jednym z najbardziej uznanych i w tym rankingu rok w rok na wysokich pozycjach znajdują się jednostki, placówki medyczne z naszego regionu i takie dwie placówki dziś my nagrodzimy. Szanowni Państwo, samodzielny, publiczny zespół gruźlicy i chorób płuc w Olsztynie. Kolejny laureat. Zapraszam. Nagrodę odbierze pani dyrektor Gryna Patryna. Ja Państwu dodam, że w ramach szpitali przygotowany, przygotowany przeze mnie dziennik Rzeczpospolitej, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Bezpieczny Szpital 2012, placówka zajęła pierwsze miejsce w kategorii najlepszy szpital niezawodowy w Polsce, a w tegorocznym rankingu oceniane były 254 placówki stałe polskie. To nie jedyne kwiaty oczywiście dla pani dyrektor. Pani dyrektor Irena Petryla odbiera kwiaty i wyróżnienia. Ja Państwu tylko dopowiem, że również szpital odebrał wyjątkową nagrodę lidera w kategorii inspirująca firma. Był w tym roku taki konkurs i właśnie szpital został uznany za taką inspirującą firmę, co mnie zaskoczyło, bo sformułowanie firma w stosunku do placówki medycznej może zaskakiwać. Okazuje się, że szpital też może być tak traktowany. I jeszcze jeden taki szpital, który zasłużył wybitnie na to, żeby dziś go nagrodzić, laura najlepszych z najlepszych, to Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Nagrodę odbierze pani dyrektor Krystyna Pisko-Szogórek. Pani dyrektor, zaprasza panią do nas. Szpital zwyciężył w kategorii Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Polsce w rankingu Bezpieczny Szpital 2012 dziennika Rzeczpospolita. Od ponad 40 lat jest wiodącą placówką medyczną leczącą dzieci w północno-wschodniej Polsce. Jako jeden z pierwszych w kraju zdobył i utrzymuje do dziś akredytację monitorowania jakości. Zanim reporterzy zrobią zdjęcia laureatów w kategorii ochrona zdrowia, to ja jeszcze Państwu dopowiem, bo to też istotna informacja, że godne odnotowanie jest tegoroczne osiągnięcie szpitala, czyli najlepszy produkt i usługa Warmii i Mazur, wyróżnienie pierwszego stopnia za wielospecjalistyczną opiekę leczniczą nad dziećmi i młodzieżą z wadami części twarzowej czaszki. Serdecznie gratuluję. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam do zajęcia miejsca na widowni. To byli laureaci w kategorii ochrona zdrowia. Przypomnę, że drużyna Wobry ze Szczytna, samodzielny publiczny zespół gruźlicy i chorób płuc w Olsztynie oraz Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Olsztynie. A przed nami teraz już kolejna kategoria. Tym razem nagradzać będziemy tych, którzy szczególnie aktywnie i efektywnie działają na niwie działalności społecznej. I w tej kategorii pierwszą laureatką jest pani Natalia Borkowska. Natalia zdobyła pierwsze miejsce w konkursie.
konkursie UBI Caritas, nagrodzie Caritas Polska, przyznawanej od 2003 roku za szczególne wysiłki i osiągnięcia na polu charytatywnym we współpracy z Caritas Polska. Natalia jest młodą wolontariuszką, uczennicą pracy naturalnej liceum w Nidzicy, działa w Centrum Pielęgniarstwa Stacji Opieki Caritas. Serdeczne gratulacje do Natalii. Więcej nam takich młodych, zdolnych i energicznych potrzeba. Kolejne laureaty w tej kategorii, proszę Państwa, działalność społeczna. I tutaj chyba nie mogło być wątpliwości. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych. Nagroda bierze koordynator projektu pani Eliza Wąkowska-Jodko, a projekt, który zdobył szczególne uznanie, to projekt ERGON, czyli Indywidualne Ścieżki Zatrudnienia. I ten projekt został laureatem prestiżowego konkursu organizowanego przez Komisję Europejską w kategorii Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Ten projekt ma na swoim celu aktywizowanie osób bezrobotnych. Chwila na zrobienie pamiątkowego zdjęcia w kategorii działalność społeczna. Ten projekt rzeczywiście zdobył ogromne uznanie, bo konkurs Komisji Europejskiej to jest niebagatelne wydarzenie i nagroda w tej kategorii to jest rzeczywiście ogromny sukces. Serdecznie gratuluję. Zapraszam Pana na zdjęcie. Jeszcze Państwu dopowiem, bo rzeczywiście czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkie sukcesy odnoszone są przez naszych reprezentantów. Projekt realizowany przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych jest pierwszym projektem w naszym kraju, który od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zakwalifikował się przez Komisję Europejską do finału tego konkursu, a zatem czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkie osiągnięcia obok nas są zdobywane. I jeszcze kolejna kategoria przed nami. Tym razem będziemy nagradzać za działanie na niwie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. To jest kolejna kategoria i tutaj pierwszym laureatem jest Gospodarstwo Ogrodnicze Łajkajt. W tegorocznym międzynarodowym konkursie Red Dot Design Awards system identyfikacji wizualnej gospodarstwa ogrodniczego uzyskał Red Dot, czyli tę czerwoną kropkę. I w tegorocznym konkursie brano pod uwagę 4600 firm. Przyznają Państwo, że to robi wrażenie. To było 4000 firm z całego świata, a Łęgajny dostały nagrodę. Serdeczne gratulacje dla pana prezesa zarządu, pana Marka Romanowskiego, który odebrał nagrodę i do którego już teraz dołączą kolejni proszeni przeze mnie laureaci. Kolejnym z nich, proszę Państwa, jest gmina Barczewo. Zapraszam pana burmistrza Lecha Nikolskiego. W sierpniu 2012 roku gmina Barczewo podczas uroczystości na Zamku Królewskim otrzymała tytuł Modernizacja roku 2011, a chodziło o rewitalizację obszarów i zespołów urbanistycznych. Do konkursu zgłoszono aż 922 projekty, natomiast projekt realizowany w Barczewie dotyczył rewitalizacji Starego Miasta. Serdeczne gratulacje dla pana burmistrza. Panie burmistrze, kolejny samorządowiec już za chwilę do pana dołączę, kolejny burmistrz, dlatego że mamy jeszcze jednego laureata w tej kategorii, a jest to gmina miasto Działdowo. Nagrodę odbierze pan burmistrz Bronisław Mazurkiewicz, a ja dodam, że gmina została laureatem 5. edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2012 przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych pod patronatem ministra gospodarki. A celem konkursu jest wyłonienie najlepszych inwestycji i najlepszych terenów dla lokalizacji przemysłu, inwestycji dla rozwoju.
drzwiami i oknami, tego oczywiście panu, panu burmistrzu życzę. O, a tutaj jakiś nieprzewidziany element scenariusza. Wybaczę, ponieważ pochodzi z gminy Barczewo, prawda? Wybaczę, tak panie burmistrzu. Wybaczę, bo to nas namówił do tego. Ale to nie ja, a proszę o powstanie moją drużynę taką fajną. Proszę, to dzięki dla was. Barczewo jest mi szczególnie bliska, więc tym większe gratulacje i słowa uznania. Ta starówka rzeczywiście kocha na przemięknie, panie burmistrzu. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Zapraszam właśnie na stronie. Przed nami kolejna kategoria i tym razem kategoria, która rzeczywiście od wielu lat buduje markę naszego regionu. Ochrona środowiska, rolnictwo, no i oczywiście zdrowa żywność. I w tej kategorii pierwszym laureatem jest pan Marian Wojtkowski. W 2012 na Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska jego firma otrzymała po raz kolejny puchar recyklingu oraz miano mistrza edukacji ekologicznej. Dzięki zaangażowaniu pana Wojtkowskiego zakład utylizacji należy do najnowocześniejszych tego typu zakładów w Europie. Serdecznie gratuluję panu, panie Marianie, a przed nami kolejny laureat, dla którego ten rok był rzeczywiście rokiem wyjątkowym. I nie ma się co dziwić, że skoro to był wyjątkowy i obfitował nagrody, to z wręczeniem tych nagród będzie laur najlepszym z najlepszych. A ten laur w tej kategorii wędruje w ręce Browaru Kormora. Pan Andrzej Orkowski odbierze nagrodę. Była w tegorocznym międzynarodowym konkursie European Beer Star Porter Warmiński otrzymał złoty medal w kategorii Baltic Style Porter, a piwo orkiszowe z miodem otrzymało medal brązowy. W konkursie smaki Warmii Mazur oraz Publiczna na Stokach Europy browaru Porter Warmiński zdobył pierwsze miejsce w kategorii napojów alkoholowych. A ostatnio browar Kormoran już tam opracowuje recepturę piwa lawendowego. Zresztą znakomitego, panie prezesie. Miałam możliwość spróbowania laboratoryjnej wprawdzie wersji, ale czekam w takim razie na kolejny produkt, który zostanie wypuszczony na rynek. No i teraz też niezwykle znakomity laureat. Zresztą jak państwo zobaczą ilustrację obrazkową do tego laureata, to z całą pewnością bardziej intensywnie będą państwo myśleli o kolacji. Pracownia cukiernicza Magdaleny Kroczek. Stołowe wrażone antenówka. Pracownia cukiernicza Magdaleny Kroczek zdobył medal na trzecich targach Smaki Regionu, a pracownia jest członkiem sieci dziedzictwa kulinarnego Warmia Mazury Powiśle. Dodatkowo tegoroczne osiągnięcie to pierwsze miejsce i puchar marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za lody śmietankowo-miodowe. Nagrodę odbiera pani Magdalena i pan Wojciech Kroczek, a my jeszcze popatrzmy sobie na tę smakowitą ilustrację do koła. Bardzo serdecznie państwu gratuluję. To są laureaci kolejnej kategorii. Zapraszam w takim razie na widownię. Mam nadzieję, to do państwa sygnał, że przeakompanujecie braw. A my już za chwilę poznamy laureatów kolejnej kategorii. Szanowni państwo, teraz przed nami kategoria turystyka. I w tej kategorii pierwszym laureatem jest Delfia Jaks, Wojciech Kot i Piotr Kot. Nagrodę odbierze pan Wojciech Kot, czyli współwłaściciel, a ta firma ma na swoim koncie naprawdę wiele wyróżnień. Długo byśmy je tutaj wymieniali.
Ja powiem, że w 2012 roku została nominowana Biuro PN Yacht of the Year dla jachtu Delfia 31, a certyfikat firma roku 2011 przyznawany przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej to m.in. jedno z wielu, wielu wyróżnień. Polska Jakość 2012, Złoty Certyfikat Rzetelności 2011, Nagroda Teraz Polska 2011 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Panie Wojciechu, sporo tego rzeczywiście na Państwa koncie. Czasu by nam nie starczyło, żeby wszystkie tytuły i wyróżnienia tutaj wymieniać, tym bardziej, że przed nami kolejny laureat w tej kategorii, kategoria turystyka i hotel Krasicki. Zwyciężył w kategorii Best New Hotel Construction and Design w konkursie International Best Hotel Awards. Krasicki działa zaledwie od maja 2011 roku, a już otrzymał wiele prestiżowych nagród i nominacji. Uznany za kluczową markę, wydarzenie roku, inwestycje roku, zwyciężył również w 5. edycji konkursu Hotel z pomysłem. Natomiast zajazd jest laureatem pierwszej nagrody Najlepszy zajazd w Polsce 2012 oraz drugiej nagrody Ambasador Marki w kategorii Turystyka, Gastronomia i Hotelarstwo. To nie tylko zajazd, ale to także wyciąg narciarski. To kręgielnia, to park klinowy, to oczywiście safari dzikich zwierząt i tak można by długo, długo wymieniać, ale najlepiej pojechać i stąd zobaczyć, jak to wygląda. A jak już się pojedzie do Gołdapi, to trzeba zajrzeć pod piękną górą, spróbować dziczyzny, bo rzeczywiście fantastyczna. Serdecznie gratuluję. Zapraszam na kolejne. No i proszę Państwa, przed nami ostatnia z tych 8 wiodących kategorii, bo przypomnę, że będą jeszcze nagrody specjalne, ale najpierw kategoria biznes. Pierwszym laureatem w tej kategorii jest Zakład Produkcji Drzewnej Kaczka, właściciel Józef Kaczka. Zakład został diamentem Forbesa 2012 w kategorii przychody od 5 do 50 milionów złotych. Na liście diamentu Forbesa znalazły się przedsiębiorstwa, które w ostatnich 3 latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. W 2012 roku zakład otworzył jubileusz 25-lecia istnienia. Nagrodę oczywiście odbiera pan Józef Kaczka, no a już do niego teraz dołączy kolejny laureat w kategorii biznes. Tym razem przeniesiemy się do Bartoszyc. WM Plus Bartoszyce. Przedsiębiorstwo powstało w 2000 roku na terenie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Po wybudowaniu nowoczesnego zakładu rozpoczęto produkcję w grudniu 2002 roku z małej, rodzinnej firmy, a to tak często bywa, powstał nowoczesny zakład produkcyjny wyposażony w najnowocześniejsze linie technologiczne, który z powodzeniem konkuruje z innymi polskimi i zagranicznymi firmami. W czasie gali, która była uhonorowaniem 15-lecia istnienia warmińsko-mazurskiej strefy ekonomicznej, to zakład został uhonorowany statuetką laury pierwszeństwa. Więc teraz laur najlepszym z najlepszych. I jeszcze jeden, proszę Państwa, laureat.
akurat, to Zakład Produkcyjno-Usługowy Prawna Spółka z o.o. Zakład otrzymał nagrodę główną 15. edycji programu Przedsiębiorstwo Perk Life w 2012 roku, a celem tego programu jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientem. Doświadczenie, jakość, terminowość oraz wykwalifikowana kadra sprawiła, że te atuty przekonały do współpracy z koncernem IKEA. A zatem można, proszę Państwa, także na Warmii i Mazurach. Wielkie brawa w takim razie dla Radzika. Pan marszałek mówił, że rzeczywiście bywamy regionem traktowanym jako ten wykluczony, ten peryferyjny, ale takie osoby jak panowie udowadniają, że tak wcale być nie musi, więc tym większe słowo uznaję. Zapraszam na widok.